Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, miałem zrobić dwa filmy Tsunami oddzielnie w STS-ie i półtora gola w STS-ie oddzielnie, ale zrobię jeden film, żeby wam nie zawracać za dużo głowy. Słuchajcie, to jest ostatni film, kiedy mówię o tych kuponach. Reszta, tak jak wiecie, już w zamkniętej grupie. Faktycznie warto to wyciszać. Dostaję od was masę maili. Nie ma sensu chwalić się tym. No nie ma sensu, nie będę się rozwijał. Słuchajcie, tak jak wam mówiłem, tsunami to będzie coś, co no zmieniecie pewnie wasze myślenie kompletnie, będziecie się tak cieszyli jak ja. Do tej pory, słuchajcie, testuję dwie opcje. Testowałem różne, żeby cały czas mi zadaje się pytanie, Robert, kiedy ruszy, kiedy ruszy, kiedy ruszy. Ja, słuchajcie, puszczam sobie sam teraz kupony, żeby sprawdzić na własnej skórze, jak to działa. Żeby nie było tak, że tu się gdzieś podniecam, a wiecie, przyjdzie co do czego i się okaże, że nic nie działa. Nie, takiej opcji nie ma w ogóle. Próbuję zrobić z tego totalną perełkę już na dzień dobry i powiem wam, testuję w tej chwili dwie opcje. Pierwsza opcja to jest granie, tak jak widzicie teraz na swoim ekranie. Stawek nie podaję, żeby kogoś nie męczyło, bo później wiecie, ludziom, jak to mówią, ludzi niektórych męczy, jak widzą stawkę, że ktoś zagrał za tyle czy za tyle. Więc przyjmijmy, że to są wszystko kupony po 2 zł. Słuchajcie, testuję, to jest kupon położony na skaner i wyciąłem oczywiście numer kuponu, stawkę i tak dalej. No i w tej wersji to jest kupon ze STS-a, można sprawdzić. Tak wygląda kupon ze STS-a, poprzecinałem go. I chcę wam coś powiedzieć. Zobaczcie, tak działa tsunami, jak robicie opcję 1 remis, czyli uderzam w tej chwili, a taki chyba tak naprawdę przyjmę, obiorę kierunek, że generalnie skupię się na tych ludziach, którzy naprawdę biją kasą, czyli chcą po prostu wygrywać pieniądze, nie chcą grać po 2, po 5, po 10 zł, bo dla tej reszty, załóżmy, którym nie umniejszam też, no może nie mają kasy, może, ale oni grają zupełnie inaczej. Oni się będą podniecali w cudzysłowie trafionym kursem na Liniers, czy tam jak to się ta drużyna, Laners, czy jak tam 2,80 dzisiaj w nocy bodajże weszło. Oni się będą cieszyli z takich kursów, ale on zagra za 5 czy za 10 zł i on się będzie cieszył. Natomiast ktoś, kto bije, jak to się mówi, szmalem, 1000, 2, 3, 5 i wyżej, chcę się zabezpieczyć maksymalnie. Ja już po wielu, wielu set kuponach, tak, set kuponach, doszedłem do wniosku i kiedyś konsultowałem to też z Robertem, że opcja 1 remis to jest po prostu majstersztyk. Można oczywiście zrobić jedynkę draftną B, czyli 1 remis nie ma zakładu. Masz wtedy dużo wyższy kurs niż te 1,20, 1,30, 1,40, ale często, znaczy może nie często, zdarzają się remisy, zdarzają się remisy i jak szybko się przekonasz, bardzo dużo osób legnie dlatego u bookmachera, bo wywala im, brzydko mówiąc, remis. Wszystko im wchodzi, a na ostatni mecz mają nagle 1-1, 0-0, 2-2. I zobaczcie, chcę wam coś pokazać. Pomyślcie sobie, ten odcinek nagrywam z dedykacją dla tych wszystkich, którzy się śmieją z półtora gola, że są niskie kursy, że te niskie kursy to się nie opłaca w ogóle, że to jest w dystansie, tam po 5000 kuponów, to ja na pewno będę na minus i tam, no bzdury na resorach, tak się nie dzieje, gram 21 lat, nie jestem na żadnym minusie, wasze teorie nie do końca się sprawdzają. Natomiast zobaczcie, niby śmieszny kurs, CSKA weszło, Strumska weszło, Fremat weszło, Lysenk weszło. I wyobraźcie sobie teraz, że ten kupon jest postawiony za 10 tysięcy. Macie prawie drugi, oczywiście odejdzie podatek, wyjdzie tam z 1,80 parę. Jak dobrze liczę, jak źle liczę, to nieważne, tam ile wyjdzie. No wyjdzie prawie, że drugie tyle macie kasy. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Puściłem sobie Brest z Tuluzą jeden remis, Al Rifa z jakimś Al Muharak jeden remis, Operario z jakimś tam São Bernardo. Jeden remis, o tym meczu wam mówiłem, że z panią się kłóciłem w STS-ie. Mówię, kurczę, co ona tu wbiła? Przecież ja tego w ogóle chyba nie grałem. No tak jak się dzisiaj śmialiśmy przez telefon, ja niektórych tych drużyn naprawdę nie znam, ale nie trzeba ich znać, o czym się sami szybko przekonacie. I jakiś Brusque, tak samo jakaś drużyna,
też wszystko weszło. 2,53. Jeśli grasz za 2 złote, to oczywiście nie ma to dla ciebie sensu, no bo to z 2 złote zrobisz drugie 2, no to pomyślisz sobie, że to jest w ogóle kompletnie bez sensu. Ale tak jak mówię, celuję w ludzi, którzy grają na kupon przynajmniej 100 zł i wiedzą, że cel jest za jakiś czas i chcą na przykład zarobić na wakacje. Stówka wpada co chwilę. Naprawdę. Zobaczycie. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Kolejne. Jakieś Fano, czwarta liga, grupa F. W ogóle szok. Pierwszy raz to widziałem na oczy. Weszło. Valladolid Mirandesz? Weszło. Tenerife Burgos? Weszło. Ferrol Cartagena? Weszło. Gdzieś w którymś tym meczu był remis, nie pamiętam w którym. Czyli zobaczcie, już uratowało to tyłek i znów kurs 2,04 wszedł. Ale powiem wam, że ja jestem bardziej bezczelny niż wy myślicie. Zacząłem sobie już puszczać różne kombinacje, różne, bo chciałem sprawdzić, jak to się będzie po prostu, jak to na własnej skórze, jak to wyjdzie. I tak jak półtora gola, zawsze wam rekomenduję, grajcie po 3-4 mecze na kupon, tak sam zacząłem w tym STS-ie puszczać na bezczelnego, 5-6-7 mecze na kupon. I żeby było śmieszniej, to wchodzi. Mam wyselekcjonowane drużyny, mam pewne swoje ulubione ligi, nie będę mówił publicznie jakie, jak jesteście na Signalu, na wyszukiwarce, to doskonale wiecie, o jakich ligach mówię. I ja się po prostu skupiam na tych ligach i próbuję być jak taki jak snajper. Jest ta liga, pach, 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 do kasy. Zobaczcie, co się dzieje dalej, żeby nie było tak kolorowo. Testuję różne opcje. Ostatnio widzieliście tam Rosario po kursie 3 weszło, coś tam weszło po 2. Łącznie na kuponie wszedł kurs 6, ale oczywiście są też kupony, które nie wchodzą. I ja te kupony też wam zeskanowałem, żeby nie było tak, że wow, tak, wszystko mu wchodzi, w ogóle czarodziejska kula. Nie, no oczywiście są gdzieś tam mecze po drodze. Uwaga, raz na 5-6 kuponów, które nie wejdzie, bo jest mecz dziwnej treści, jak mówiłem wam ostatnio. Palmeiras grał bodajże z Santoszem. Nagle wszyscy przed meczem na Santosz po kursie, tam nie wiem, 5 czy 7, nie pamiętam ile tam było. I Santosz robi jakąś wielką, mega niespodziankę i wygrywa. No właśnie, no to na to nie ma żadnego mocnego algorytmu, no po prostu trzeba przyjąć, że raz na ileś kuponów ci nie wejdzie. Ale bądźmy uczciwi, przecież teraz jak człowiek puszcza 5-6 kuponów, mówi o przeciętnym graczu, to jak on trafi 1-2 kupony, to jest super. No nie czarujmy się, to tylko ci, którzy ściemniają, mówią, że trafiają więcej. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj korcił mnie remis, no ale tsunami pokazywało jedynkę, myślę sobie, dobra, to już nie będę na bezczela grał, zagram to, zagram na jedynkę. 3,50, ale wiedziałem, że ten mecz to jest taki, wiecie, no 3,50. No i tutaj Chobro wskazywało dwójkę, choć i tak jak wam mówię, nie będzie tsunami pokazywało dwójek, już o tym wiem. No i tu bodajże ten Nesbet chyba wygrało 1-0, jakoś tak. Tutaj był, tu wygrało, tu był remis. Czyli kurs z kuponu 8,26 nie wszedł. Oczywiście takiego kuponu nie gram za 1000 zł, no już nie będę was czarował, że gram go za 1000 zł, no bo bym oszukiwał. Nie gram za, zagrałem go za bardzo małą kwotę. Lecimy dalej. Potestowałem sobie, co się stanie, jak będę grał na przykład takie niskie kursy, tak jak gra cały świat i bez żadnych podpórek. Tak jak wiecie, jak ludzie mówią, a graj pewniaki bez podpórek. No i zobaczcie, Apollon Limassol to chyba 4-0 było, tutaj weszło 3-2 ledwo, Pilsno. Ale tu był remis. Bodajże 2-2, nie pamiętam. Tutaj chyba te Indywale wygrało 1-0. Kupon w piach. 3,36 poszło. Dlaczego? Bo połaszczyłem się i nie dałem remisu. No właśnie. Lecimy sobie dalej. No tutaj jest to, co wam mówiłem. Tu jest no, szczyt bezczelności totalny z mojej strony. Drużyny, które lubię i tak dalej, i tak dalej. Poza tym Teko, coś tam, Xina Bajur, gdzie było, zwrot był po kursie 1, mecz się nie odbył, był przełożony, cała reszta weszła. I powiesz teraz tak, tam takie kursy, 1,19, 1,41, no przecież no, śmiech na sali, jak on gra 21 lat, ja tak czytam nieraz w mailach, wy mi tak piszecie, jak pan gra 21 lat, przecież jak pan by grał 21 lat, to pan na takie kursy w ogóle nie patrzył. No i widzisz, i tu się, drogi kolego, mylisz, bo jesteś zaprogramowany, że musisz grać wysokie kursy. Nie musisz grać.
Nie wierz w to. Jak są ludzie, którzy grają wysokie kursy i na nich zarabiają, to brawo, chwała im za to, niech sobie zarabiają. Ja wiem, że plus półtora gola, że ta wyszukiwarka, jeśli sobie popiszecie pewne mecze, ja zrobię tak, że już za chwilę nie będziecie musieli nic pisać. Bo tak jak wam dzisiaj tam się nagrywałem, już nie będę tego powtarzał, ona jest doszlifowywana, pewne ligi są usuwane, które się nadal pojawiają, ale są usuwane, więc za chwilę ona będzie naprawdę śmigała. Kurs tego kuponu 4,80 coś było, możecie sobie policzyć. Tu było 1, po 1,00 to było rozliczone. Zobaczcie następny kupon. Pamiętacie, jak mówiliście na Signalu? Nie, to nie wejdzie, Hiszpania, druga liga, niemożliwe, przy te Saragosa, Alcoron, nie, nie wejdzie. Weszło. Elegancko weszło. Nie wygracie z komputerem. Nie ma szans. Ja też nie wygram z komputerem. Nie ma, on podchodzi kompletnie bez emocji. Ma nad nami mega przewagę. Zero emocji. Czysta matematyka, statystyka. Wyskoczył mecz, wyszukiwarka wypluła. Łatwo, lekko i przyjemnie. Napoli Fiora weszło. International Gremio weszło. Eintracht Schaint coś tam weszło. Cagliari Roma weszło. Kurs, jak widzicie, 4,40. Łatwo, lekko i przyjemnie. Lecimy sobie dalej. Kolejne meczyki z niby śmiesznymi kursami. Tu jest kurs 2,42. Takie małe kursiki 2,42. Przypominam wszystkim tym, którzy nie uważali w szkole podstawowej na matematyce. Ja też z matematyki nie byłem orłem, przyznaję. Nie byłem. Czwórkę miałem najwięcej. Nigdy nie miałem piątek z matematyki. Mnie ta matematyka nie kręciła. Mnie to natomiast kręciło od zawsze wygrywanie kasy. Od zawsze. I znalezienie sposobu na to, żeby wygrywać z nimi pieniądze. Bo ja nieraz mówię, że rozwalimy bukmacherów i tak dalej. No nie rozwalimy ich. Oni mają swoje marże. Oni wiedzą, że masa ludzi cały czas będzie przegrywała. Masa ludzi będzie miała w głowie tam 1,15 gra. 21 lat gra u bukmachera, on gra kurs 1,15. Kurczę. No wiecie, no i później leci masa wyzwisk i tak dalej. Tylko, że ja te 2,42 przytulam. Ja znowu podwajam to, co wrzuciłem, nie? To, co wsadziłem, znowu mam podwojenie. Zobaczcie, co się dzieje dalej. No to jest w ogóle stadiony świata. To już wam pokazywałem. Stadiony świata. To jeden remis. To jest po prostu mistrzostwo świata. Wszystko wchodzi. Nie wiem, czy to nie leci powtórnie drugi raz, bo już teraz robię to na szybko. Wszystkie te mecze na jeden remis wchodzą. Zobaczcie, co się dzieje. Tak, leci to West Ham, tak? I zobaczcie, co się tutaj stało. Tak, Limassol i jeszcze dalej. Dzisiaj w nocy weszło Liniers. Wyszukiwarka Tsunami pokazywała jedynkę. Pomyślałem 2,80, kurczę, szok. Argentyna Primera C, myślę sobie, szok. Wstaję rano, patrzę. Bach, 2-0, 2,80 kurs. Słuchajcie, pamiętajcie, ja nie mam złotego grala. Ja mam narzędzie, które stworzyła grupa mega mądrych programistów. Wyciągnęli masę rzeczy, dołożyliśmy do tego moje 21-letnie doświadczenie i stworzyliśmy, śmiało o tym mówię cały czas, nie wycofam się, tak jak zobaczcie, baliście się tej wyszukiwarki na półtora gola. Jest sztos? Jest sztos. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy akurat nie trafią. Weszli, nie trafili. Tak jak miałem jakiegoś gościa, który mi od razu mówi, nie, pierwszego dnia, co za gówno, badziewie, zagrał tam jak ileś kuponów, tam część mu nie weszła, badziewie, totalne. Po 5 dniach dostawałem od niego maile, bardzo mnie przeprasza, jest już bardzo zarobiony, już mu się to zwrócił, cały ten koszt dwukrotnie i w ogóle przeprasza i przeprasza i przeprasza. Nie trzeba przepraszać. Pamiętajcie, do jutra macie dostęp do żywotni. Będziecie sobie grali rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Naprawdę. I nie podniecajcie się niezdrowo jakimś jednym dniem, bo tak jak widzicie, ja też nad Tsunami nie trafiam pewnych meczy, ale ta opcja, o której wam mówiłem już dzisiaj, która będzie przeznaczona, dedykowana dla ludzi, którzy, jak to mówi mój kumpel serdeczny, biją szmalem, ja wam gwarantuję, że ci ludzie będą zadowoleni. Ci dwuzłotówkowicze, to dlatego tak drogo kosztuje dla niektórych z was,
żeby właśnie odstraszyć tych ludzi, którzy grają po 2 złote. To dlatego nie mam na przykład Patronite'a, wyłączyłem go, ponieważ tam było bardzo dużo ludzi, którzy wchodzili do akademii jakby po bardzo, z bardzo niskim budżetem i oni mieli zawsze największe problemy. Zawsze. Oni nie, w ogóle nie rozumieli, co to jest dystans. Oni żyli, tak jak dzisiaj wam opowiadałem, oni musieli mieć adrenalinę. Dzień w dzień adrenalina. Dzień w dzień. Od rana do wieczora. Wejdzie, nie wejdzie. Wejdzie, nie wejdzie. Jezu, nie weszło. Czemu nie weszło? To dziady, to i wyzwiska, i bluzgi, i takie. I oni tym żyją. I ci ludzie tym żyją. Przecież wiele razy wam mówiłem, że ta bukmacherka dla wielu to jest kupowanie emocji. Oni nie chcą wygrać. No przecież ja to od razu widzę na sygnalu, kto chce wygrać, a kto nie. Wiele osób mega mądrych już na tym sygnalu nie ma, grających dużymi pieniędzmi. Dlaczego? Bo ich poziom tych 2-złotówkowiczów po prostu rozwalił. No. Wkurzył ich i ich nie ma. I oni mi przysyłają kupony, ja wam kiedyś pokażę. Przecież tak jak wam mówiłem, mamy u nas kilka osób grających kapitałem 100 tysięcy. Myślicie, że oni są na sygnalu? No nie. Oni byli na chwilę, na początku, na one pass. Jak zobaczyli, jakie tu są dyskusje nieraz, bo wy chcecie sobie pogadać, no to po prostu oni to zlali. Dlatego mam nadzieję, że to tsunami. Tak, będzie specjalna grupa na sygnalu nad tsunami. Będzie taka grupa. I mam nadzieję, że tu będziecie kosili kasy, ile wlezie. Tak jak mówię, ja to wyciszę. Nie będę już pokazywał wygranych, bo widzę, że część ludzi, nie wiem czemu, ale to bardzo boli. Być może to już tak jest w Polsce, że jak komuś się uda wygrywać, no to ktoś inny, zamiast się cieszyć i dołączyć, wsiąść do tego pociągu z napisem sukces, to ktoś woli ten pociąg wykoleić, zrobić wszystko, żeby wyśmiać, obśmiać. Nie wiem, czemu tak jest, ale to prawdopodobnie tak jest w Polsce. No tak nas ci super rządzący, tak nas po prostu nastawiają przeciwko sobie, żebyśmy się lali ze sobą, obrażali, bluzgali na siebie. No i tyle. Nie będę narzekał. Słuchajcie, jestem ostatnim, który narzeka. Naprawdę. Ja, mi się żyje bardzo dobrze. Jestem zdrowym człowiekiem, szczęśliwym. Nic mi generalnie w życiu nie brakuje. Wiele razy wspominam wam moją babcię, która ma już 93 lata i ona nieraz mi mówiła, że najfajniejsze i najbardziej wartościowe w życiu są rzeczy darmowe, że nie trzeba jechać na koniec świata, żeby oglądać Malediwy, a za resortem tonę śmieci i płacić za to po 50 tysięcy za tydzień. Tylko można pojechać w Polskę, na Mazury, na pięknych jeziorach popływać sobie łódeczką, połowić ryby. Naprawdę życie jest piękne, tylko trzeba po prostu zacząć żyć. No. Zacząć żyć, otworzyć umysł i cieszyć się, bo dla mnie te wygrane, ja wam wiele razy mówiłem, to nie jest tak, jak wy myślicie, że ja idę do bukmachera i stawiam 100 tysięcy na mecz. Absolutnie nie. Dla mnie to jest odskocznia od Chin, od tego całego handlu, który czasami raz go kocham, a raz mam go serdecznie dosyć. Ale to jest taka odskocznia i wreszcie to, że się udało dojść do tych programów i że widzę, że wreszcie dzięki programom osiągam wyniki i wy osiągacie wyniki po prostu spektakularne, no to gęba się cieszy na maksa. No. A że ktoś mi przesyła maila i zadaje mi pytanie w mailu, a to ty jeszcze żyjesz? Ja sobie tak myślę, kurczę, no nieprawdopodobne. Jaki ten człowiek musi mieć smutne życie. No ale takie są czasy. Póki nie uregulują tego internetu, to tak niestety będzie. No. Takie będą patusy na tym świecie i nic na to nie poradzimy. No. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Jutro 3 urodziny Akademii. Mam nadzieję, że będzie wesoło. I cóż, no, zagrałem sobie kupon na nockę. Tsunami pokazało jeden meczyk. Zobaczymy. Na bezczelnego zagrałem go na jedynkę. Kurs ponad 2. Mam nadzieję, że wejdzie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Sorry, że się tak rozgadałem jak zwykle, ale jakoś mnie tak prowokujecie zawsze tymi komentarzami swoimi. Trzymajcie się i hejka.